Cześć, witam wszystkich. Smok akwariowy z tej strony. Ostatnio mnie męczył taki jeden temat, o którym dużo pisałem na akwarystycznym Facebooku z ludźmi, dzwoniłem. Mianowicie temat platek, które jak już widzicie są u mnie w akwarium. Właśnie ta jedna, czerwono-czarna. Jeszcze mam trzy takie mandarynkowe, jak ja to mówię, lekko czerwono, ogon czarne płetwy. I takie srebrno-czerwone. Jest jeszcze cały czerwony samiec z białym spodem, ale gdzieś się schował. Pewnie w trakcie filmu wam go pokażę. Kupiłem ich sztuk 7, bo chciałem zobaczyć, jak to wypadnie, jak pomieszają się z mieczykami. Rozmawiałem bodajże z 6 akwarystami i 3 było zdania, że miks paletki z mieczykiem, sorry, platki, zawsze mi się myli ta nazwa, jest bezpłodny, a 3 mi powiedziało, że są normalnie płodne. Ja pamiętam, że kiedyś też miałem samicę mieczyka, coś podobne do tego, tylko że była cała czerwona i miała weloniastą płetwę. Widać, że to była mieszanka właśnie platki z mieczykiem. Dostałem ją od kolegi i też wydaje mi się, że ona była płodna. A wiem, że te miksy bardzo fajnie wychodzą, co zresztą było widać na filmach ostatnio u pana Rybki. No i w sumie po części to mnie tym zaraził. O, tu widzicie, jest 2 samice. Nie, ten na górze to samiec, a to jest samica. Jeszcze mam taką jedną. No i właśnie chcę zobaczyć, jak to będzie, jeżeli one w ogóle się pomieszają z tymi mieczykami. Co to z tego wyjdzie i czy te ryby będą płodne. Mówię, zdania są tak podzielone. Czytałem też sporo o tym na internecie. Też niektórzy piszą, że są bezpłodne, niektórzy, że pół na pół, niektórzy, że całkiem płodne. Także sobie sprawdzę. Teraz rybki pojadły, dlatego są takie grube, chociaż większość z nich jest zakoconych, tak jak ta molinezja. Dałem im jedzenie fileta z mintaja z czosnkiem i ze szpinakiem. Też nagram film, bo sporo osób mi pisało, że zrobiło sobie to jedzenie, a ich ryby tego nie jedzą. No moje, jak widzicie, jedzą i aż puchną od tego jedzenia. Co prawda za dużo tego nie można dawać, ale przy takiej ilości ryb ukroiłem taką kostkę i myślę, że jest ok. A tu macie z tyłu tego samca. Właśnie tam się chował, teraz podpływa z białym spodem, a tu jest taki czerwonawy. Tam jest jeszcze taka samica. Wygląda jak mieczyk, czerwone, czarne. Waktaj, ale to nie jest mieczyk. A tu jest właśnie, tam w sam róg płynie moja berlina. One właśnie zostały u mnie, mam ich chyba ze 3. To są moje ryby od małego, tutaj są. Już zaczynają osiągać takie pokaźniejsze rozmiary, myślę, że będę miał z nich pożytek. No ciekawy właśnie jestem, co to będzie, czy te platki się wymieszają z tymi mieczykami, czy pójdą razem same. Dlatego taki film o tytule Eksperyment Platka. Bo jak do tej pory hoduję ryby, to nie miałem platek. Sporo o nich ostatnio czytałem. Myślę, że powinno być ok. Bardzo ładne są, kolorystyczne odmiany. Mogłem kupić dzisiaj naprawdę ładne ryby. Z tym, że bałem się, że przyniosę do domu i będą chore. Bo na niektórych widziałem, że już zaczęła ich dopadać ospa. Co prawda w zbiorniku było pomieszane pół na pół, ale nie chcę. Wstrzymałem się, poczekam, na pewno jeszcze kiedyś trafię, bo na Radomiu jest tego dosyć sporo. Ceny też, jak chodziłem, wahały się od 6 do 9 zł nawet. No ja akurat kupiłem po 6. Były fajne takie jak te mandarynkowe, całe czarne po środku i właśnie takie żółte jak cytrynka, jak coś na dole z czarnymi płetwami. Bardzo ładnie to wygląda. Zresztą jak ktoś wie, tych platek jest tyle kolorystycznych odmian, kształtów płetw, weloniaste, nieweloniaste, że można naprawdę kombinować. Ta ryba bardzo mi przypomina gupika, bo jest tych odmian naprawdę multum. Każda inna płetwa, inne kolory, kształty, większe, mniejsze.
Także myślę, że może być ciekawie. I właśnie mam nadzieję, że się doczekam jakiegoś miksa. Może nawet, nie wiem, od takiego mieczyka, tego widlaka, nawet z takim samcem. Chociaż to akurat jest samica, ale mam też takiego samca. Naprawdę pewnie by to wyglądało fajnie. Mogą być ciekawe efekty. Jestem właśnie ciekawy, czy one będą płodne, czy nie. Bo z kim nie rozmawiałem, tak jak mówiłem, każdy ma inne zdanie, czy na forach, czy na akwarystycznym Facebooku, czy w rozmowach telefonicznych. Tak czasami sobie z wami wszystkimi porozmawiać, to co temat, to każdy ma odmienne zdanie. Niektórzy mówią, żeby nie karmić sercem wołowym, drudzy, żeby karmić, bo rosną. Woda taka, nie taka. I najlepiej dochodzę do tego wniosku, że po prostu jak mnie coś interesuje, tak jak mnie zainteresował temat właśnie tych platek, to trzeba sobie kupić, poczekać, zobaczyć i wtedy jak sprawdzę, będę widział, to będę się mógł z wami podzielić jakąś wiedzą, taką, którą będę miał udokumentowaną, że na przykład nie wiem, mam miks, że potem będę widział, że ta samica jest w ciąży, będę mógł wam to pokazać, czy na przykład, że nie wiem, nie chcą się mieszać, czy że słabo rosną, coś im nie pasuje. Doświadczenie, mówię, z tą rybą mam zerowe, ale z tego co czytałem, powinno być ok. Molinezję jak zmieniałem na samym początku, to praktycznie też kupiłem pierwsze sztuki, co była podmiana wody, od razu za jakieś 2-3 dni dostawały ospy, później sobie dałem z tą rybą spokój na dłuższy czas, trzymałem znowu same tylko gupiki. A później doszłem do wniosku, że spróbuję jeszcze raz, no i efekty już znacie. Wczoraj sprzedałem praktycznie już do końca to, co miałem sprzedać. A tu większość ryb, co widzicie, to są już moje, wyrośnięte, ładne, zdrowe. Z molinezjami praktycznie nie ma żadnych problemów. No z mieczykami to u mnie bywa różnie. Chociaż wydaje mi się, że już trochę ogarnąłem. Jeszcze niedawno ta samica praktycznie w ogóle siedziała na dnie, nie chciała jeść i tak dalej, ale udało mi się ich wyleczyć. Pływają, tu jest młody samiec od moich młodych odchowany. Wyszło mu gonopodium. Widać, że zacznie mu rosnąć miecz. Wiadomo, że chce, żeby jak najdłużej mu nie rósł, bo wtedy będzie większy. Chociaż i tak nie był już by taki mały. Jedyny problem, o tam widzicie, to jest właśnie ta czerwona samica. Teraz niedawno dałem tu CMF-a, chciałem ją złapać w osobny pojemnik, ale nie dało rady, bo mi uciekała. Więc nalałem i tu nie zaszkodzi, chociaż niektórzy mówią, że on bardzo niszczy parametry wody. Ale no, trudno. I ona miała na boku wcześniej taki nalot, nie wiem, jak pleśniawka, trochę jak grzyb. Z jednej strony jej to praktycznie zeszło, ale tu widzicie, taka biała kropka, to wygląda jakby zadarta łuska. Z tym, że jeszcze parę dni temu ta ryba praktycznie cały czas siedziała pod wodą tam, o tu w tej grocie. I tylko wypływała na jedzenie. No a w tej chwili ona sobie normalnie pływa, je, gania inne ryby. Więc myślę, że powinno być ok. A na bieżąco będę wam mówił co i jak przy nagrywaniu filmów. O tu jeszcze wypłynęła. No piękna jest ta platka, bardzo mi się podobają właśnie ta odmiana. Taki srebrny z takim zielonkawo-niebieskim nalotem. Może kamera tego nie odda. Ogonek taki czerwony. One są dopiero u mnie praktycznie parę godzin. Wiadomo, że na sklepie to dostają jedzenie, bo nie kupiłem ich od jakiegoś prywatnego hodowcy, tylko kupiłem na sklepie. Jakie dostają, u mnie będą miały, wiadomo, lepiej. Mrożonki, warzywka. 4 czy 5 rodzajów suchego jedzenia. Jest tego sporo. Więc podejrzewam, że jak dajmy na to za tydzień nagram film, to te barwy będą całkiem inne. Zresztą zauważam to nawet po rybach. Tak jak te miecze kupiłem, one były bardziej blade. Teraz są pięknie wybarwione. To jak ten samiec, taka czerwień ładna. Czy te wszystkie właśnie samice. Już ten ogon, co widać tam, te końcówki, to jest to, co miałem poobgryzane. Już ich nie obgryzają. Odrasta wszystko. Wiadomo, jakieś tam straty w nich miałem. Ale myślę, że będzie ok. Nawet tutaj ostatnio mi się coś wykociło. Pływały. Nie wiem, czy zostały zjedzone, czy nie. Nie zdążyłem po prostu odłapać. Nie kapnąłem się, która to może być samica.
No zobaczymy. Teraz bym się właśnie chciał dochować swoich mieczy więcej niż tylko te, co tu pływają. Chociaż nie jest ich aż tak mało, ale zawsze może być więcej. Tu widzicie tego samca mojego. Teraz właśnie mu na dniach wyskoczyło to go na podium. Zapowiada się na fajnego. A jak wtedy miałem tą chorobę, miał taką białą plamę na łbie. W zasadzie miał iść do mrozu, ale dałem mu szansę, no i opłacało się, żyje, pływa. Tam następna jakaś młoda samica z tych czerwonych. No ten to będzie ten Rodostomus, chyba tu już do śmierci został jeden. Nie mogę go złapać, chciałem go już ile razy oddać za darmo, ale jest tak szybki, jak tylko zobaczy sitko, to jest problem. Jest łowny, bo on je bardzo dużo młodego na rybku poluje. No ale nie mogę go złapać i chyba już to zostanie, dopóki sam nie zdechnie. Także czekam na to, co wyjdzie z tych platek. Zobaczymy. Jak coś wiecie, ktoś ma może większe doświadczenie z tymi rybami, z mieczykami, piszcie w komentarzach, jak one wam się mnożą, czy właśnie miksują wam się z tymi mieczami, czy właśnie, nie wiem, te później te narybki macie płodne, niepłodne, czy tylko ładnie wyglądają. Bo naprawdę tych odmian barwnych tej ryby to wystarczy sobie wpisać w internet, no jest tego multum. Także pooglądałem sobie ostatnio filmy pana Rybki. On ma tam właśnie takie krzyżówki, ale ma też inne krzyżówki i chciałem zobaczyć, co to z tego wyjdzie, czy to będzie płodne, czy nie. One są na razie tutaj bardziej na bazie eksperymentu niż na hodowlę, ale myślę, że jak się zadomowią, zacznie się to wszystko mnożyć, to zostaną tutaj na dłużej i najwyżej sobie zredukuję tą bazę tych molinezji. Na pewno sobie zostawię, bo też mi się bardzo ta ryba podoba. I wtedy będzie więcej platek i mieczyków, albo mieczoplatek, jak niektórzy to mówią, jak się wymieszają. No zobaczymy. Na razie jest ich 7. Mam jeszcze w planach dokupić za 3 sztuki na równe 10. Tylko właśnie takiej odmiany tej cytrynowo-czarnej. Jak mi się podoba, może z jakąś waloniastą płetwą, bo nie jest to jakaś bardzo duża ryba. I potem sobie zrobię selekcję, zobaczę co jak. Pozostawiam sobie te, co mi się będą najbardziej podobać, a resztę po prostu sprzedam. Ryby najedzone, siedzą sobie w cieniu, niektóre sobie wypływają, o tak jak tam tu. Dziobią jeszcze pozostałości, bo niedawno jadły. No i co, akwarium pokażę wam teraz z daleka. Trochę światło nachodzi. Ale znowu jest coraz więcej kolorów, nie tylko czerwony i czarny, już jest i pomarańczowy, i taki srebrnawy, niebieskawy. Także wygląda to naprawdę coraz lepiej. Czekam jeszcze teraz, muszę upolować sobie glonojadów dorosłych, samców, trochę samic. Chciałem kupić dzisiaj, ale nie było, były same małe. A jak były dorosłe, weloniaste, no się w sumie nie dorosłe, takie średnie, to ceny były takie zaporowe, że zrezygnowałem. Aż tak bardzo mi się nie podobały. No i to by było na tyle. Rusza u mnie projekt Platka. Zobaczymy, co z tego wypadnie. Będę was na bieżąco informował. Nie przedłużając, pozdrawiam wszystkich. I proszę o to, jeżeli ktoś ma jakieś większe doświadczenie z tymi rybami, to piszcie mi w komentarzach. Może ktoś trzyma razem z mieczami, możecie mi podesłać jakieś zdjęcia, może jakieś filmy. Więcej informacji na ten temat właśnie tych krzyżówek, bo naprawdę z kim nie gadam, każdy ma odmienne zdanie, dlatego zdecydowałem się, że sam sobie sprawdzę. To jeszcze chciałem pokazać dla Mariusza, to jest moja berlina, ona się tu u mnie uchowała od małego, wygląda na ładną samicę, ale jak to z mieczami, wiadomo, jeszcze może się zmienić. Takich berlinek mam 3. Ta jest bodajże największa, a reszta takich zwykłych czerwonych, o jak tam ta samiczka, czy ten samiec, co wam wcześniej pokazywałem. Także co jakiś czas coś się uchowuje, ale przeżywalność, jeżeli chodzi o miecze, widzicie teraz samiec atakuje tą samicę z tą kropką. Pięknie to wygląda. Nie mam jakichś tam mega sukcesów w mieczykach.
Parę sztuk się zawsze odchowa, ale to wszystko mało. Będę dążył do tego, żeby było więcej. No i mam nadzieję, że będą miksy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się. Ostatni rzut na całe akwarium. Woda, jak widzicie, kryształ. Telefon tego nie odda, bo to wiadomo, te załamanie światła i tak dalej. O, teraz dopiero jak zbliżyłem, widać całkiem inaczej te kolory roślin, wszystko. Glony. No, na kamieniu, jak się dobrze przyjrzycie, tam gdzie właśnie widać ślimaki, pokazały się to takie trochę krasnale. No i to w zasadzie tyle, reszta jest ładna, zielona. Wiadomo, zmiana światła robi swoje, ale to zawsze można sobie usunąć, chociaż mi to nie przeszkadza, bo to wygląda fajnie, naturalnie. No tu jak widzicie, znowu teraz samiec Molinezji dobiera się do samicy. Oj, pokazała się samica glonojada. Ryby jak na razie odpukać, wszystko ok. Czekam, co z tego wyjdzie. Dobra, bo to już 16 minut. Pozdrawiam i piszcie w komentarzach, co myślicie o tym wszystkim, co teraz tu powiedziałem. Trzymajcie się, hej.